chciałbym, przedstawiając pana Kazimierza Garbacza, powiedzieć w zasadzie z pamięci, chociaż mam tutaj notatkę, ale po pierwsze to jest niezwykły człowiek, dlatego że już jako kilkunastoletni chłopiec bardzo aktywnie zaangażował się w ruch oporu przeciwko nowej komunistycznej władzy. Niezwykły dlatego, bo w wieku niespełna 18 lat, 17, został skazany, uwaga, na 5 lat więzienia. Więzienia ciężkiego, bo w Rawiczu. Zupełnie niesłychane dlatego również, że nawet wtedy, kiedy otrzymywał propozycję, że może wcześniej wyjść, tylko musi podpisać papier, on niczego nie podpisał. No, ja działałem wspólnie z moim nieświadczym kolegą, kolarzą Staszem z Nowego Targu. No i wspólnie rozpoznaliśmy pewne sprawy. Jeżeli chodzi o formę i treść tych pism, to ja organizowałem. Natomiast Staszek Kolarza wykonywał działania o charakterze technicznym. Jeżeli dzisiaj patrzy pan na tamtą sytuację, to niech mi pan powie, co tam było najtrudniejszego do zrobienia? Czego najbardziej ście się wtedy bali? Przy tej akcji związanej z tymi danymi, które pan wyniósł z tego związku? Nie baliśmy się niczego, nie myśleliśmy o tym. Chciałbym zacząć od pytania przede wszystkim o dom. Bo jak poznałem pierwszego pastę, to był Jasiek. Wydawało mi się, że to już ze względu na jego wyjątkową ruchliwość jest dużo. Później poznałem drugiego pastę, jeszcze młodszego, który był radny, no to w ogóle cały czas biegał. Później poznałem trzeciego pasta, a to chyba jeszcze nie koniec. Panie profesorze, to ile was było w domu? Było nas w domu, proszę państwa, 8 osób. 8 nas było, to była duża rodzina. No i ojciec był niezwykle pracowitym człowiekiem. Nazywali go Kułak Stachaszowej. No ale ten Kułak za Gierka otrzymał Krzyż Kawalerski od Odrodzenia Polski za jako przodujący rolnik. U nas na roku tych, którzy zdawali wszystko w terminie, to nazywali kujonami. Nie wiem, czy to u was też tak było? Ja nie wiem, czy ja byłem kujon, czy nie kujon. W każdym razie no, udało mi się zdawać. Czy to oznacza, że pan sam na siebie zarabiał na te studia i sam się wtedy w Krakowie uczyło? Ja się utrzymywałem sam i jeszcze pracowałem w międzyczasie w Żaku. Jeśli była taka potrzeba, rodzice nie musieli. Nie musieli czy nie mogli? No, nie musieli i nie mogli. No to jak pan skończył studia, przyjechał pan do domu z dyplomem. I co wtedy tak zwane? Bardzo zadowoleni. Ja nigdy nie informowałem rodziców, z czego zdaję, jakie egzaminy. Przyszedłem i pochwaliłem się, że już jestem lekarzem. Mi pan powie, jak pan spogląda na przebieg swojej kariery naukowej, to co było w niej najtrudniejszego? Który moment był najtrudniejszy? Najtrudniejsze to było rozszerzenie zakresu, bym powiedział. To jest ta zawodowa. Ja wprowadziłem do operatywy usuwanie węzłów okołoortalnych. Ja prowadziłem diagnostykę, leczenie i leczenie operacyjne i rekonstrukcję piersi. Ja prowadziłem endoskopię. Łącznie z endoskopią w operatywie endoskopowej w raku, laparoskopowej operacji w raku, szyjki macicy w raku, czolu macicy. I również histeroskopię. Ja rozumiem, że ten krótki czas, o którym pan wspomniał, jeżeli chodzi o pobyt kobiet w pana klinice, jest również pochodną tego, że kolejka kobiet z Sądecczyzny jest dość długa i one ciągle tam do pana dojeżdżają. Nie tylko Sądecczyzny, za mojego szefa żeśmy operowali 10-12 tygodniowo, w tej chwili codziennie ja operuję 12 kobiet. Codziennie. Dzień, wspomnienie lata, dzień, słoneczne ćwy, oh.
Zapraszamy kolejną osobę, a kolejną osobą, z którą będę rozmawiał, jest pan Zenon Szewczyk. No to prosta jakby okoliczność związana, że w końcu pochodzę stąd. Jestem tym dziedzicem kultury, którą się wszyscy szczycimy. Jestem bliskiej dumni. No a jeśli jesteśmy dumni, to są mi obowiązki. Należało ją w pewnym momencie utrwalić. Moi tutaj znakomicie poprzednicy mówią, że wszystko się zmienia, to te zmiany nabierają coraz większego tempa. Za naszego życia tak wiele się zmieniło, że też ta świadomość odchodzącego świata była dla mnie dość wczesna. No i czuję jakby ciągle sobie ten bagaż obowiązku, że ktoś to musi zrobić i zawsze sobie zadawałem pytanie, no bo jak nie ty, to kto? Gdzieś przeczytałem, nie pamiętam już dokładnie gdzie, że nasz strój Laków Sądeckich, to jest pozostałość potopu szwedzkiego. Że ponoć chłopi, którzy wtedy wyzwolili Nowy Sącz, trochę tych Szwedów poturbowali, trochę tych Szwedów tu zostało już na zawsze. No i oni zaczęli chodzić w tych portkach, które były właśnie bez elementów ludowych, później doszli do tych portek elementy ludowe i w ten sposób ponoć mamy strój na Lachowski. Co sądzisz o takiej legendzie związanej ze strojem? Nieważne jak było, ważne co się wierzy, jak było. Ta legenda jest żywa rzeczywiście, często powtarzana w moim środowisku, ale etnografowie mają inne zdanie. Uważają, że kapitan Podejrowski i pozostałe jego elementy to jest w pewnym sensie taka przerobiony strój krakowski. Jakbyśmy odcięli od kapitana Podejrowskiego rękawy, to tak naprawdę te wszystkie łochy, które tam z tyłu mamy, prawda, w kroju przypominają, niemal są identyczne jak w krakowskim, natomiast sam kart jest oczywiście inny, oryginalny, tutaj wypracowany. Czy to ma coś wspólnego ze szwedzkim ubiorem? No podejrzewam, że nie. Że ta druga wersja jest bardziej prawdziwa, ale ja mówię, no, nieważne jak było, ważne. W ubiegłym roku, jak było takie spotkanie autorskie, to już tak na koniec, jak było takie spotkanie autorskie z panem Antonim Krochem, który napisał fantastyczną książkę, opowieść o swoim dzieciństwie spędzonym w Bukowinie Tatrzańskiej, czyli Skerbotorze Kulturalnym. Tu Jurek Bocheński pewnie zaraz popisałby się jakimś cytatem z tej książki, ale tenże Antoni Kroch w ubiegłym roku, jak go spytałem o to, jak ocenia te dwa światy, to znaczy nasz sądecki, lachowski i ten góralski, jak ocenia, który z tych światów jest bliższy rzeczywistości, który jest bardziej naturalny, ku mojemu zdziwieniu, pomimo tego, że oni wodzą w tych swoich portkach dość często, powiedział, że to my, że Lachy są bliżej rzeczywistości, że oni bardziej, że my bardziej jesteśmy z tą tradycją związani. No i to, co powiedziałeś, jakby pokazuje to, co dzieje się w naszej kulturze współczesnej, tak, w tej kulturze ludowej. Okazuje się, że Goła Sądecka, która była narażona na różne wpływy, bo i podwalańskie, prawda, i te krakowskie, no, pewnie broniąc się instynktownie przed tymi mocnymi środowiskami, no, potrafiła wytworzyć swoją odrębność. I stąd w tej naszym stroju i w obyczajowości trochę tej góralszczyzny i trochę tego krakowskiego regionu, ale to sprawiło, że ta kultura stała się dość taka prężna, żywotna i dzisiaj jak spojrzymy na mapę kulturalną Sądecczyzny, to okazuje się, że ten folklor podejrocki, który kiedyś skupiał się przede wszystkim po lewej stronie Dunajca, dzisiaj ekspansywnie przechodzi, obejmuje Sądecczyznę. Którego by tygodnika nie przeczytać, jakiej gazety ogólnopolskiej by nie dotknąć, to
jak mówimy Nowy Sącz, zagłębień milionerów. Ja rozumiem, że jesteś jednym z tych milionerów, no to powiedz mi, jak się czują milionerzy na Sądecczyźnie? Jak się czują, no nie wiem. Jak się czują, dzisiaj praktycznie to wartość domu jednorodzinnego to jest 1 000 000 złotych, także myślę, że tych milionerów jest bardzo dużo na Sądecczyźnie. Firma Bogdański to jest jedna z niewielu firm, które na Sądecczyźnie obok takich firm jak Fartro, jak Konspol, jak Koral, jak Wiśniowski są dzisiaj naszą wizytówką. Jak ci się udało? Skąd ona się wzięła? Skąd się wzięła? No to pewnie zamierzchłe czasy, bo się praktycznie wiąże, można powiedzieć, z dzieciństwem, gdzie teraz mają coraz więcej czasu, czytając pewne rzeczy, to z perspektywy tych kilkudziesięciu lat działalności gospodarczej okazuje się, że no te rzeczy, które żeśmy robili, robiliśmy je prawidłowo, doczytując, jakoś patrząc, a tak jak wspomniałem, zaczyna się to wszystko jakoś w dzieciństwie, bo wraz z moim bratem Janem byliśmy małymi chłopcami, ojciec... Kto jest starszy, Jan czy Czesław? No Jan jest młodszy ode mnie o 3 lata. Będąc moimi chłopcami, ojciec... Ja rozumiem, że nie bijałeś go regularnie w domu, tylko tak tłumaczyłeś, starałeś się tak pokojowo. No miałeś, masz brata, nie? Siostrę. No nie, ja musiałem jechać siostrą, wiesz, z siostrami to jest inaczej. No tak. To ma brata, no to wie, że nie jest lekko. Siostry, jak nie nauczysz od razu, że cię ma słuchać, to później jest tylko problem. No tak. No ja nie strzelam młodszy. I praktycznie odkąd żeśmy tam zapamiętali, gdzieś od może 10, 12, 13 lat, wakacje to spędzaliśmy, można powiedzieć, u taty na Złomie, był kierownikiem Złomu na Cieśkiewicza. I to była forma zabawy na początku, jakieś pelowanie makulatury, sortowanie złomu, takie rzeczy. I tak z biegiem lat, jak byliśmy starsi, no to gdzieś próbowaliśmy tam otwarać ten traktor na tym złomie, gdzie tam panowie spożywali śniadanie akurat, co się różnie kończyło, obsługa jakiejś ładowarki, wagi czy kalkulatora na tamten czas i to była forma zabawy, która... A ten złom do Nowego Sącza przyjeżdżałeś skąd? Z Kamionki. Także no teraz to jest wyczyn, bo działając w takim stowarzyszeniu przyszła raz osoba, która zaproponowała realizację takiego grantu za nie wiem, tam 100 tysięcy złotych z młodzieżą szkolną, żeby zrealizować i to mniej więcej polegało na tym, że ta młodzież ma samodzielnie zakupić bilety, jechać do kina i tak dalej. I jedna z tych osób, które w tym stowarzyszeniu działają, mówi: przepraszam, a co z opiekunem? A ten mówi: a pani jest pewnie nauczycielką. I później następna rzecz, żeby stworzyć takie środowisko społecznościowe. No ta pani mówi: Facebook. Nie, nie, żeby mówić z kilku wiosek się zebrać, na przykład ognisko zapalić. Czyli na to teraz taki mamy świat a propos tych zmian, którzy moi tutaj czcigodni poprzednicy mówili, że świat się bardzo zmienia, no to ten się świat zmienia różnie dziwnie, że właśnie był taki paradoks. A następną osobą, tak znowu całkiem z innego świata, jest pan Stanisław Golonk. Siadaj, panie Stanisławie. I zaczynamy. No to jak zostajesz wójtem? Bo wójtem to wszyscy mówią tak, że się zostaje wtedy, jak się ma strasznie dużo kasy. Nie wiadomo, co z nią zrobić i się te pieniądze wydaje na kampanię. A jak to było w twoim przypadku? 10 lat mieszkałem już w tej wyborze i po 10 latach zdecydowałem, że wystartuję w wyborach samorządowych. I też tak zrobiłem, wygrałem. I oczywiście w 1994 roku zostałem wójtem, nawet bez jakichś większych zabiegów, choć przyznam się, że byłem już w miarę znany, gdyż wcześniej pełniłem funkcję dyrektora szkoły, więc już przez 10 lat trochę roczników wypuściłem. Myślę, że to zaowocowało przybywanie. Jak patrzysz teraz na te 22 lata, panie Stanisławie, to powiedz, jakbyś ten czas, bo ja pamiętam, jak przyjechałem pierwszy raz do Staszka, do gminy Łososina Dolna,
to wchodziłem do takiego, to jeszcze wtedy był inny wójt, wchodziłem do takiego starego budynku, który się prawie walił, był chyba drewniany. No a teraz jak przyjeżdżasz czy przejeżdżasz przez Łososinę, to widzisz gigantyczny, nowoczesny biurowiec, który łączy w sobie różne funkcje. Jakbyś podsumował te 22 lata wtedy, kiedy patrzysz na to oczyma samorządowca? No, trzeba powiedzieć, że w historii 22 lata to jest bardzo mało, ale w życiu człowieka to dużo. I ja osobiście pamiętam, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Łososiny, bo nie jestem rdzennym mieszkańcem. Było to 21 marca 1984 roku. To szukałem urzędu gminy. Zapytałem przygodnego tam mieszkańca, gdzie jest urząd gminy. Pokazał mi, popatrzyłem, Boże, to jest chyba najbiedniejsza gmina na Sądecczyźnie, a w tamtym czasie mówiłem, że w województwie nowosądeckim. Nie spodziewałem się, że za 10 lat będę w tym budynku urzędował. Oczywiście trzeba powiedzieć, że były to inne czasy. Budynek pamiętał jeszcze czasy Barzawowa Austriackiego, ale już była rozpoczęta budowa nowego budynku. Łososina generalnie była gminą zacofaną. Dlaczego? Ponieważ poprzednie władze planowały tam zalew rożnów czy czchów. Dwa. Miało być to docelowo cała ta kotlina łososińska zalana. Dopiero przełom nastąpił w latach 80., praktycznie w połowie lat 80. i można było wtedy rozpocząć inwestycje, między innymi budynek Urzędu Gminy i szereg innych. Dzień dobry panie profesorze. To jest również gmina Łososina Dolna. Ta gmina Łososina Dolna to jest zarówno Stanisław Golonka, to jest także profesor Antoni Basta, no i to jest również profesor Edward Kosakowski. Panie profesorze, jak długa to była droga z Łososiny do Krakowa? Zagłębie widać. Dokładnie z Tęgoborza. Jak długa to była droga? To znaczy, po pierwsze, ja rozumiem, że najpierw był Nowy Sącz, później... Łososina jest bliżej Krakowa, a Tęgoborze dalej. Przez Sącz oczywiście. Przez Sącz, z Tęgoborze, to dzisiaj się mówi z Tęgoborze, bo za moich czasów uświadamiali mnie nauczyciele, że to z Tęgoborze. Z Tęgoborza wyfrunąłem właściwie po szkole podstawowej. Wyfrunął pan dlaczego? Wyfrunął pan dlatego, że... Do szkoły średniej, a ponieważ no, z dojazdami były kłopoty, no to przeniosłem się też nie do internatu, ale do rodziny, do Nowego Sącza, no ale w domu w Tęgoborzu już bywałem rzadziej. Rzadziej to znaczy raz na tydzień? Raz na tydzień wtedy. A jaki to był dom, panie profesorze? W domu rodzina nie była taka duża, bo było nas dwie siostry i ja, czyli trójka. Rodzice, jeszcze dziadkowie żyli wtedy. I właściwie takim jedynym celem rodziców to było wykształcenie tych dzieci. Sami nie mieli wysokiego wykształcenia. Nie z powodów jakiejś biedy czy wielkości rodziny. Musiałem trochę inaczej wychodzić, ale raczej za wiedzą. Tak, trochę inaczej niż u profesora Antoniego Basty, bo tam było i dużo dzieci, i biednie, i dlatego trochę chciał, bo był ciekawy świata, a trochę uciekał, bo było ciężko. To u pana, rozumiem, to był, czy u ciebie to był samodzielny taki... Naturalny, jakby naturalny kolej
losu, no, że trzeba te szkoły skończyć no, tam, gdzie no one są. Dlaczego nie wróciłeś po uniwersytecie do Tęgo Boże? Nawet miałem taki zamiar, bo to Akademia Sztuk Pięknych, no, chciałem być artystą. Ekstrawagancja na warunki tak, sądeckie. Tak, no ale nawet sobie tak wyobrażałem, że taki dom z pracownią sobie postawię, no i będę artystą sądeckim, ale na nieszczęście zaproponowali mi w szkole, na Akademii pracę. No i tak się to potoczyło, że... Nie żałujesz tego, że zostałeś w Krakowie? No nie, bo jednak no, tak jakoś łatwo mi się te wszystkie stopnie udało osiągnąć.